Nie, no świetna zabawa, dzieci są naprawdę tak pozytywnie nakręcone i kochają siatkówkę. Nie tylko chcą grać, 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 ale ta zabawa, która była zaproponowana tutaj w tej formie, bardzo się spodobała. Bawiłyśmy się my, jako opiekunowie, bawiły się dzieci. Także super naprawdę inicjatywa, medale są, to najważniejsze. Uśmiechy są i wszyscy szczęśliwi i spoceni. Tak, jak do tej pory o nas nie słyszeli, to słyszeli teraz. Na pewno się zainteresują, bo dość dobrze są rozreklamowani nasi goście. Także jeżeli dzieci się interesują siatkówką, to na pewno pogrzebią w internecie i sprawdzą, z kim się bawili i autografy mają, więc myślę, że od tego zaczną swoją przygodę z siatkówką. Co ja myślę? No każdy mecz na tym etapie to jest jedna wielka niespodzianka, jeden wielki znak zapytania. Każdy walczy o to, żeby wygrać. Drużyny są naprawdę bardzo mocne, ale ja wierzę w nasz zespół. Ja wiem, że wszyscy oczekujemy od nich, żeby powtórzyli po raz kolejny Mistrzostwo Świata. To nie jest takie łatwe bronić tego tytułu. Natomiast mamy naprawdę bardzo dobry zespół i wierzę, że się panu uda wygrać. Ja się czułem fantastycznie. Czy spełniłem swoją rolę? Mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim dzieci były bardzo chętne do zabawy i do tego, żeby tutaj coś podpatrywać, czegoś się nauczyć. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Siatkowej tutaj w mieście Katowice, także bardzo się cieszę, że mogłem wziąć w tym udział. Zdecydowanie tak, no pokazuje to zawsze frekwencja na trybunach meczów reprezentacji Polski czy Polskiej Ligi. Przychodzą całe rodziny, malutkie dzieci, starsze osoby. To jest dyscyplina naprawdę dla całych pokoleń i wszyscy się świetnie bawią. To naprawdę jest wyjątkowe. No ja myślę, że to jest świetna akcja. Bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie. W ogóle uwielbiam uczestniczyć w takich akcjach, gdzie zachęca się dzieci do uprawiania generalnie sportu, a siatkówki w szczególności. Dlatego no bardzo się cieszę, że są takie pomysły, że są takie projekty. Mam nadzieję, moja córka zaczęła też trenować i mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu też ją ze sobą zabiorę. No zdecydowanie tak, musimy te dzieci pchać, pokazywać im, że to jest dużo lepszy sposób spędzania czasu niż przed komputerem czy przed telewizorem. I tutaj szczególnie po tym okresie pandemii, gdzie tyle czasu siedzieliśmy wszyscy w domach, trzeba zachęcać te dzieci do ruchu, do aktywności, a jeśli to jest siatkówka, to ja się tym bardziej cieszę, bo to mój ukochany sport.